Siemanko, siemanko. Gdzie jesteśmy? W oszołomie, że tak powiem. Ceny widzicie, oblecimy co mają w kwietniu. Będzie jeszcze drugi odcineczek z części zewnętrznej, czyli rośliny. Też typowo do gruntu. Ale oczywiście malinki i te sprawy mają w środku też, które oczywiście idą do gruntu, wiadomo. No, nie będziemy sadzić w szklarni czy folii. Takie ceny to po 6-7 zł, nie? Czyli no... Nie, po 5,29 wszystko, no. O, proszę bardzo. Oblecimy sobie tutaj. Nie ci ola pierwsza, bo z koszykiem w ogóle no, zostaw na razie. Agres czerwony, łóżeczka czarna. $5,49. To są jola, a to też na zewnątrz, nie się sadzi te. Campanula, campanula. Jakie nazwy. Co to? Takie maluczkie. Mikrony za 3,49. Hedera. Kurczak. Hedera, tu ja mam. Aha. Co to było? Do grupy Stalewiak zapraszamy. Jest nas tam coraz więcej. Także zobaczycie tam mega ciekawe roślinki. Bo ja uprawiam takie właśnie wypasione, że tak powiem, lepsze. Mało spotykane. Co to? Dziecko się bawi zabawką. Widzicie ceny, nie będę tak aż za dużo gadał dzisiaj. Co to jest? Może to jest bonsai. No, jakiś fikusik. Szeflera, 139, przeceny oczywiście są. 129 na 109. No weź Jola koszyk. Są przeceny. Co tu mamy? Roślina doniczkowa. Kroton. Dracena. Fikus. Patrz Jola, ale okazje. Jakie? Nie wiem, nie ma nazwy. No my takiej nie mamy, ale malutkie liście, ja to wiecie, lubię jak są jakieś gigantyczne liście, oczywiście cebule. Też pełno. A to co Jola? Gladiolus. Ale mieczyki to są. Nasion tona. Nasion jest tona. Od złoty 19, nie, od złotówki. Nawet. Akurat to są kwiatki. Pomidorsów tona. Pomidory, black... Nie Jola, ja kupię rozsadę, nie chcę mi się w tym roku kombinować, tylko black sherry posadzę, żeby mieć długo te czarne. Chyba, że będą black sherry, to po prostu kupimy i zobaczymy. To Jolcze, weź tu przekop w pomidorach, czy będzie legutko by było. Są też legutko. Jeszcze czas? Dobra, Jola mówi, że jeszcze czas. Także nasion jest od groma. U góry też ceny widać. Można kupić za telewizor. Nie no, piękną doniczkę. Do nic, zobaczcie jaka półeczka. Nieskończąca się półeczka. No. Także dziękuję oczywiście za zasięgi. Pomaga tam je w rozwijaniu kanału. Bo dociera film oczywiście do większej ilości osób. No, to tak to z nasionami wygląda. Oblecimy jeszcze tu. Co Jolaś? Jola znalazła gazanie. Mieliśmy to, ładne to było, nie? No ale potem, co byliśmy kupować rozsady, to tam 3-4 zł kosztuje, nie? Taka to się, kurde, nie ma tak miejsca za bardzo. O, szkiełko dojechało. Sztuczne. Sztuczniaki, storczyki. Ale ładnie wyglądają, mimo że są sztuczne. Nie? 37, 64, 64. Coś dla ludzi, co nie lubią podlewać. Tylko kurz trzeba ściągać z nich, kurde. Kurde. Bez kitu, nie? Sprawdzam, czy słychać. Co to mamy? Asparagus czy co? Tak, jest asparagus po 13 zł, ale spory. Jakiś taki inny niż u nas, nie? No ale tu jest wszystko poprzeceniane. Z cenami. Co to było?
O, tu mamy, widzę, bukszpan. Przypominam, jak ktoś kupuje bukszpan, ćma bukszpanowa szaleje w Polsce, trzeba uważać i zaglądać po prostu w roślinki. 49, żeby ich nie zeżarło coś. Co ci ściąłem? To ściąłem, bo mi przemarzło praktycznie. Nie wiem, co się stało. Może odbije od gruntu. Na pewno odbije. Trzmielina? Ozdobna, no. Piękne storczyki, oczywiście. Tym razem żywe. Ceny macie na dole. O. Teraz to... Zimą to jeszcze jeden ten stał, nie? Dodatkowy. Ale wiadomo, poszło to... Większość poszło jeszcze na dwór. Szanowni Państwo! Co tu mamy, Lolasia? Coś mamy. No i to co? To by byłoby na tyle. O, jeszcze zobaczymy ten. Tu pan coś jeszcze dokłada, ale to chyba nie zrośnie. O, tu można zobaczyć. Dobra, to byłoby na tyle w tej części. Brykniemy zobaczyć jeszcze na zewnątrz. Też spróbuję nagrać i jak coś to wpadnie film. No myślę, że po tym będzie następny, żeby jeszcze była świeża oferta, nie? A co tu mamy? Coś tu mamy. Fotelek podwieszony, fajny. Tylko coś tam, nitka uciekła. Nie, widać, że dopiero rozpakowywują tutaj, o, zobaczcie, do siedzenia. Lampeczki. O, jola, ile lampek tutaj. Oła, te co ja kupuję zawsze, rok działają, albo dwa. No, najtańsze. No. No, dobra. Także widzimy się w następnym filmie już niebawem. Na razie. Jak to? O co tu chodzi?